Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała apteki działające w polskich szpitalach. Pod lupę inspektorów trafiły apteki 24 polskich szpitali, w tym również niektóre z województwa Podlaskiego. Wnioski płynące z kontroli są zatrważające. Gospodarowanie lekami w szpitalnych aptekach nie zapewnia pacjentom bezpiecznego leczenia. W skrajnych przypadkach zaniedbania mogły zagrażać bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów. Okazało się, że w aptekach szpitalnych jest plaga przeterminowanych medykamentów, a także leków o niewiadomym pochodzeniu. Sposób w jaki przechowywane są leki nie zawsze pozwala na należytą ich identyfikację. W niektórych szpitalach przechowywano leki przeterminowane albo o nieznanym pochodzeniu. Mimo że były to pojedyncze przypadki, kontrolerzy NIK natychmiast zawiadamiali dyrektorów lecznic, obawiając się o zdrowie i życie pacjentów. Na szczęście reakcja szpitali była natychmiastowa. Od razu usuwano wszystkie tego typu nieprawidłowości. Do sytuacji radem z horroru prowadziła inna, stwierdzona przez kontrolerów praktyka. Z ogromnym niepokojem odnosimy się do zjawiska dekompletowania zestawów przeciwwstrząsowych. Okazało się, że w niemal co drugim kontrolowanym szpitalu adrenalina była wbrew zasadom z tych zestawów wyjmowana i osobno chowana do lodówek, aby przedłużyć jej trwałość. Taka sytuacja, podyktowana zapewne chęcią osiągnięcia w sumie małych oszczędności, mogłaby opóźniać udzielenie pomocy w nagłych przypadkach, gdy zagrożone jest życie pacjenta. Na tym jednak nie koniec. W niemal 80% skontrolowanych szpitali stan magazynowy leków, również tych, które przeznaczono do utylizacji, nie zgadzał się z ich ewidencjami. W połowie szpitali zdarzały się pojedyncze przypadki niewłaściwego przechowywania leków w oddziałach. Wiele magazynów, gdzie przechowywano leki, nie spełniało podstawowych wymogów technicznych. W efekcie tej szerokiej kontroli do trzech szpitalnych dyrektorów trafiły zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego. Do ministra zdrowia i głównego inspektora farmaceutycznego najwyższa izba kontroli przekazała szereg wniosków o podjęcie należytych działań, w tym legislacyjnych. NIK wskazała też, że konieczne jest również wprowadzenie regulacji jasno wskazującej, że Zabezpieczenie kompletu leków dla pacjentów szpitalnych jest obowiązkiem jednostki leczącej. Wciąż bowiem pacjenci dowiadują się, przychodząc na leczenie szpitalne, że leki służące terapii innych schorzeń niż to, które ma być aktualnie leczone, powinni zabrać ze sobą z domu.